To jest 126 odcinek podcastu Mała Wielka Firma. Marek Jankowski, witam bardzo serdecznie. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach maławielkafirma.pl oraz z pewnym przesunięciem czasowym na stronie pawełtkaczyk.com. To przesunięcie wynosi w tej chwili jakieś 13 odcinków, jeżeli dobrze policzyłem. W podcaście Mała Wielka Firma chętnie rozmawiamy z gośćmi. Wybór gościa do odcinka, do podcastu, to jest czasami wyzwanie, dlatego że to powinna być osoba, która z jednej strony jest fachowcem w swojej dziedzinie, wie o czym mówi i potrafi o tym mówić ludzkim głosem, a po drugie ktoś, kto ma dar do opowiadania, kto potrafi mówić w sposób ciekawy, wciągający, taki, że chce się go słuchać. I najlepiej jest, jeżeli gość spełnia obydwa te kryteria. Takich właśnie gości staramy się szukać i taki właśnie gość jest z nami tym razem. To fotograf, fotoreporter, absolwent Warszawskiej Szkoły Fotografii, który między innymi prowadził zajęcia na temat robienia zdjęć produktowych w ramach Akademii Allegro. Jest też jednym ze współautorów Biblii e-biznesu. Do tej książki napisał rozdział dokładnie na ten sam temat, czyli na temat tego, jak robić zdjęcia produktowe. Ale główną sferą jego zainteresowania są zdjęcia ludzi. Są zdjęcia portretowe, są fotoreportaże i to właśnie będzie temat, na który porozmawiamy sobie dzisiaj. Panie i panowie, Sławomir Panek. Gościem podcastu Mała Wielka Firma jest dziś Sławek Panek, fotograf. Cieszę się, że jesteś z nami, bo strasznie lubię z tobą rozmawiać. Cześć Marku, witam serdecznie, witam wszystkich. Powiedz dla tych, którzy cię nie znają, co robisz, czym się zajmujesz? No, robisz zdjęcia oczywiście, ale co poza tym? No, jestem fotografem. Od kilkunastu lat prowadzę własną agencję fotograficzną. Interesuje mnie fotografia bardzo szeroko pojęta, chociaż głównie koncentruję się na fotografii portretowej i reporterskiej. Takich dobrych radach amerykańskich różnych blogerów, podcasterów można znaleźć taką złotą myśl, że jeżeli ktoś chce mieć dobre zdjęcia portretowe, to warto skorzystać z usług fotografów ślubnych. Wiesz dlaczego? Wiem dlaczego, ponieważ fotografia ślubna jest dosyć trudnym tematem fotograficznym, ponieważ zawiera w sobie kilka elementów fotografii. Dużo rozmawialiśmy, Marku, na temat fotografii i wiesz, że fotografia to jest taka dosyć szeroka dziedzina i każdy fotograf jakby specjalizuje się w swoich dziedzinach. Ja to czasami, jak prowadzę szkolenie, to porównuję do medycyny, że ktoś jest lekarzem, ale wybiera sobie poszczególne działy medycyny. Internę, kardiologię i tak dalej, i tak dalej. W fotografii jest bardzo podobnie. Ktoś jest bardzo dobrym portretistą, ktoś jest bardzo dobrym reportażystą, ktoś robi świetne zdjęcia architektury. Ktoś robi bardzo dobre zdjęcia architektury wnętrz. To wymaga również odpowiednich cech osobowych, ale też również odpowiedniej wiedzy na temat. Bo jeżeli ktoś fotografuje sport, no to wiadomo, musi na tym sporcie się znać. Nie można pójść fotografować przykładowo jeździectwa, nie wiedząc nic na temat koni. No tak. Jeżeli ktoś chce fotografować, nie wiem, orły na przykład, to musi wiedzieć, gdzie one żerują, kiedy one żerują, kiedy się lęgną, gdzie je można spotkać i tak dalej, i tak dalej. Stąd fotograf ślubny, który spotyka się z różnymi nieoczekiwanymi sytuacjami, bo są to sytuacje często bardzo nieprzewidywalne, musi kilka tych działów ogarniać naraz. Ja dlatego zostałem fotografem ślubnym, ponieważ pasjonuję się fotografią portretową i reporterską, jak również przez wiele lat, jak wiesz, pracowałem dla Allegro i prowadziłem szkolenie na temat fotografii produktowej, a na fotografia ślubna również skupia się na tych elementach takich, tych takich drobiazgów. Trzeba ładnie sfotografować obrączki, trzeba ładnie sfotografować bukiet ślubny, buty panny młodej. Te wszystkie takie drobiazgi można trochę tak przyrównać do takiego, do takiej dobrej fotografii produktu. Ja myślałem, że fotografowie ślubni dlatego są tak cenieni właśnie, że tutaj wchodzą w grę dwa elementy. Pierwszy element jest taki, że ślub z założenia to jest sytuacja dynamiczna, która się odbywa, ma swoją dramaturgię, początek i koniec. I nikt nie będzie powtarzał zakładania obrączek czy przysięgi ślubnej dlatego, że fotograf się spóźnił na przykład. Więc trzeba być maksymalnie skupionym i niezawodnym w tej pracy. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, drugi element, myślę, że chodzi o to, że ślub to jest takie wyjątkowe wydarzenie, kiedy każdy człowiek bardzo chce wyglądać jak najlepsza wersja samego siebie. I dobry fotograf ślubny potrafi to wydobyć.
Na pewno jest to prawdą, natomiast ja jestem przekonany o tym i też zawsze o tym mówię, że dobry fotograf ślubny to nie jest tylko fotograf, który robi dobre zdjęcia. Ja mam wielu kolegów fotografów, którzy robią świetne zdjęcia, ale oni nie wytrzymują presji i ciśnienia, stresu, który towarzyszy w tym dniu ślubu, ponieważ to jest taki dzień, kiedy wszyscy są naładowani emocjami. Nie tylko para młoda, rodzice, świadkowie. To jest, ja zawsze mówię, godzina W, kiedy wszyscy są na najwyższych obrotach i teraz fotograf ślubny, który wchodzi w to wszystko, musi mieć takie cechy osobowe, żeby to wszystko rozładować i wydobyć z tych ludzi to, co w nich najpiękniejsze. Usunąć z nich stres, spowodować, żeby oni się rozluźnili, żeby byli jak najbardziej naturalnie. Oczywiście nie za wszelką cenę, nie wchodząc w to za bardzo, za głęboko, bo to może eskalować jeszcze ten proces tego napięcia. Napięcie, tak. Tak, tylko musi swoją osobowością spowodować, że wprowadza się to rozluźnienie. To jest niesamowicie ważny element fotografa ślubnego. Dlatego osoby, które nie mają takich predyspozycji, nie są takie społecznościowe, nie potrafią szybko nawiązywać relacji, są wycofane, nie sprawdzają się w fotografii ślubnej. Co z tego, że oni robią dobre zdjęcia, jak oni boją się podejść, nie boją się odezwać, samemu zaingerować i wydobyć z tych osób to, co w nich jest najpiękniejsze. Pamiętaj, Marku, że dzień ślubu to, zwłaszcza dla panny młodej, po której najwięcej widać, jest to ogromny stres i napięcie. Ona czeka, czasami 2 lata się do tego przygotowują. I zazwyczaj panna młoda bardziej to przeżywa. My, mężczyźni, tam troszeczkę bardziej lajtowo do tego podchodzimy. Chociaż mężczyźni pękają też w tych kluczowych momentach. To nie jest tak, że oni tutaj pozują trochę na twardzieli, udają, że wszystko jest dobrze, zamykają się w sobie, ale potem ten element napięcia eksploduje. Ja to po prostu widzę po nich, że oni tam nie wytrzymują już tego napięcia. Natomiast panna młoda, która się 2 lata do tego najpiękniejszego wydarzenia swojego w życiu, o którym marzyła, o którym śniła, który sobie wyobrażała na 1000 sposobów, ona jest maksymalnie spięta. I teraz trzeba wejść to wszystko i ją maksymalnie rozluźnić. To jest bardzo trudne. I co jest jeszcze trudne w tej fotografii? Że nie ma tutaj sesji poprawkowej. Tu nie można nic powtórzyć. Trzeba być tak skoncentrowanym i tak znać swój warsztat, oprócz oka i oprócz tej całej sytuacji, którą się obserwuje, trzeba być również świetnym obserwatorem. Dużo rzeczy widzieć, dużo rzeczy dookoła się dzieje. To tutaj nie ma sesji poprawkowej. Stąd te pary młode również wybierają fotografów, no, takich, którzy mają dobre portfolio, którzy są sprawdzeni, którzy są z polecenia, bo oni nie chcą ryzykować tego, że ja przyjdę na ślub i powiem, przepraszam was, ale nie wiem, no mam, ja ci powiem tak z mojego doświadczenia. Ja jako agencja zatrudniam również fotografów i mieliśmy duży przesiew fotografów, którzy chcieli u nas pracować. I jest taka zasada, że żeby u nas fotograf poszedł samodzielnie do pracy, musi u nas aplikować, czyli chodzić jako drugi fotograf, asystent przez jakiś czas. I jest taki moment, kiedy puszczamy go na pierwszy ślub, ale ja idę jako w ten drugi, chociaż i tak robię całość. No oni nie wytrzymują napięcia, oni stoperan biorą. Naprawdę, dochodzi do takich sytuacji, że oni są tak spięci. Dzisiaj mam przykład, mój kolega, fotograf, idzie na swój pierwszy ślub w życiu. On do mnie dzwoni i mówi, Sławek, ja jestem tak zdenerwowany, ja czytam kartki ze szkoleń, ja nie wiem, co ja na tym ślubie mam zrobić. On nie wytrzymuje napięcia. To teraz wyobraź sobie, jak on ma pójść i rozładowywać napięcie na weselu, skoro on sam nie wytrzymuje tego napięcia. To jest ta cała taka, moim zdaniem, największa trudność, z którą zwłaszcza początkujący fotografowie ślubni się borykają. Ale te cechy osobowe, jak wiesz, i ty i ja jesteśmy bardzo otwartymi ludźmi, kochamy ludzi, dobrze się z nimi czujemy, nawiązujemy szybkie relacje. Na przykład mnie w mojej pracy to bardzo pomaga. To jest dla mnie klucz do osiągnięcia sukcesu i klucz do tego, że oprócz warsztatu, który posiadam i wieloletnie doświadczenie, to powoduje mi też, to też powoduje, że ja zdobywam przez to klientów, którzy mi ufają i wiedzą, że ja to zrobię na pewno bardzo dobrze. Stąd ten amerykański taki sposób, że fotografowie ślubni robią wiele dobrych zdjęć, jest prawdą, ponieważ oni żyją, robią te zdjęcia w bardzo trudnych warunkach. Tutaj nie możesz sobie, nie wiem, jak ktoś fotografuje, no załóżmy na to architekturę. Jedziesz do Rzymu, chcesz fotografować Kolosseum. Stoi tam sobie tyle lat, że wytrzyma jeszcze chwilę, tak, jak będziesz pstrykał. Oczywiście. Wybierasz sobie porę dnia, wybierasz sobie porę roku, czy to jest w dzień, czy w nocy. Patrzysz, żeby ludzie odeszli, przyszli. Możesz tutaj, nie wiem, nie musisz wyglądać wcale fajnie na ślubie, jest zupełnie inaczej. Musisz też mieć odpowiedni wygląd. Nie możesz pójść ubrany, nie wiem, w bluzę dresową. No, musisz być odpowiednio ubrany.
tak jakby wtopić się w ten tłum. Często ja, jak idę na taki ślub, to ludzie nie wiedzą, czy ja jestem gość, czy ja jestem fotograf. Ja się wtapiam w tłum. To też pozwala mi zbliżyć się do tych ludzi, bo oni myślą, że jestem jednym z nich. Ja z nimi nawiązuję bardzo dobre relacje, jestem przy nich blisko i wtedy mogę robić znakomite zdjęcia. To też powoduje, że oni się rozluźniają. Nie staje przed nimi fotograf, który jest obładowany na ślubie. Ja to mówię zawsze jak komandos, szelki, tutaj kamizelka, tak, kaptur, buty bojowe, on wchodzi, bo taka osoba w takim momencie wywołuje lęk i ludzie się wycofują. I wtedy już nie ma zdjęć. Natomiast cały ten wstęp poświęcony fotografii ślubnej służył tak naprawdę temu, żebyśmy przeszli do zdjęć biznesowych. Dlatego, że myślę, oczywiście, że człowiek, który chce mieć dobre zdjęcia biznesowe, które budują wizerunek jego jako profesjonalisty i jego firmy, jest w trochę podobnej sytuacji do tego pana młodego, o którym mówiłeś. To znaczy, jemu też bardzo zależy, może nie zawsze chce dać po sobie poznać, ale spina się i bardzo chciałby na tych zdjęciach wyjść jak najlepiej. Jaki masz sposób na to i co byś doradził tym, którzy nas słuchają? Co zrobić, żeby wyglądać na zdjęciu jak najlepiej się da? No wiadomo, operacji plastycznej sobie specjalnie do zdjęcia nie zrobimy, natomiast jak wycisnąć maksimum z tego, co mamy do dyspozycji? Znaczy tutaj pojawia się znowuż ten problem. Jak ja robiłem zdjęcia biznesowe prezesom firm albo ten management taki zarządzający, kierowniczy, to zawsze borykam się z tym, że oni nigdy nie mają czasu. My się umawiamy, są opóźnienia, oni są tak zawaleni robotą wszyscy, a chcą mieć do tego bardzo dobre zdjęcia. Nie da się tego w ten sposób zrobić. Fotografia potrzebuje czasu i cierpliwości, czyli tym, którzy chcieliby takie zdjęcia, to moja podpowiedź jest taka: znajdźcie na to trochę czasu, przygotujcie się do tego. Oczywiście wiadomo, że fotografia, sama fotografia to nie jest aparat. Dobra fotografia to są jeszcze różne inne elementy składowe. Ale przede wszystkim, żeby dobrze się czuć na zdjęciu, trzeba dobrze wyglądać. Ja tak myślę, że każdy z nas, jak dobrze wygląda, to się dobrze czuje. Czyli odpowiedni strój do danej sesji. Jeżeli to jest sesja biznesowa, to znowuż nie może przyjść ktoś, kto jest niechlujnie ubrany, tylko to musi być w zależności od rodzaju tej sesji. Jeżeli to jest prezes firmy, no to dobrze, jak ma garnitur, dobrze, można zrobić taką luźniejszą sesję, można marynarkę zdjąć, podwinąć trochę rękawy, poluźnić krawat, ale to wszystko musi dobrze wyglądać. I bardzo ważne jest, żeby zrobić to przy odpowiednim tle, żeby to tło, ponieważ tło w fotografii jest integralną częścią z pierwszym tematem, czyli ta osoba fotografowana i tło musi stanowić komplementarną całość. Nie można tego robić na tle, już pójdę tutaj tak skrajnie, ale wiesz, nie może z tyłu stać jakiś śmietnik czy jakaś rzecz, która całkowicie nie pasuje. To musi być dobrze zrobione. Ja ostatnio przeglądałem takie zdjęcia i powiem ci, bardzo mnie zafascynowały zdjęcia, które były robione w naturze. Na przykład była bardzo czarna, burzowa chmura z tyłu. Zdjęcie było na polu robione na takim rżysku i był rozstawiony taki stół biznesowy i siedział przy tym człowiek, który miał otwartego laptopa, telefon i tak dalej. Bardzo mi się to podobało. Ja widzę, że ta fotografia biznesowa wychodzi z murów, wychodzi na zewnątrz, ale to wymaga czasu i aranżacji. Natomiast te osoby, które chciałyby fajnie wyglądać, to przede wszystkim muszą się do tego przygotować. Dzisiaj nie jest niczym zaskakującym, że mężczyzna musi poddać się makijażowi. Jak ja robię takie zdjęcia, to mówię: panie prezesie, proszę pana, Marku, musisz się do tego przygotować. Czyli po pierwsze, musisz się ogolić, musisz zrobić sobie makijaż. Oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy komuś doklejali rzęsy czy robili usta na czerwono, wiesz, ale każda skóra się świeci i po prostu trzeba ją troszeczkę takim transparentem, pudrem zmatowić, przygotować się do tego. Ja zawsze w plecaku mam puder. Niektórzy się ze mnie śmieją. Ja na plenerze, jesteśmy na plenerze, robimy jakąś sesję portretową. Ja mówię: no, proszę się nie gniewać, ale ja tu potrzebuję zrobić, bo no, widzę, że pan to również i za wizażystkę robi. Ale taka jest moja rola. Ponieważ ludziom się wydaje, że Photoshop ma funkcję prasowania koszul, robienia makijażu, prania, usuwania plam. Nic takiego się nie dzieje. Każdą z tych czynności trzeba wykonać ręcznie. To są żmudne, bardzo drogie i czasochłonne operacje. Stąd ja wychodzę z założenia, że lepiej przygotować tego modela, który sam z siebie się będzie lepiej czuł.
To są takie czasami bardzo, ja to wchodzę z mężczyznami w takie bardzo intymne również rzeczy. No bo na przykład proponuję na takiej rozmowie przed fotografią, mówię na przykład: Marku, proszę cię bardzo, żebyś zadbał o takie rzeczy. Trzeba sobie włosy z uszu wytrymować. Są takie trymery, kupuje się, one tam kosztują 30 zł. Włosy z nosa, bo potem zdarza się tak, że wystaje kawałek włosa z nosa, to wygląda po prostu bardzo nieapetycznie, bardzo źle, a ten zabieg podnosi również komfort. Jak ja fotografuję mężczyzn, to również tutaj akurat pójdę w kierunku mężczyzn, bo kobiety jakby... Bardziej mają świadomość chyba tych wszystkich mają zabiegów. Mają świadomość tych zabiegów. One są zazwyczaj bardzo dobrze przygotowane. Nawet jak robię zdjęcia biznesowe, to kobieta przychodzi, garsonka jakaś elegancka, tam jest makijaż zrobiony, oko zrobione, wszystko. Mężczyźni tak o to nie dbają. Ja również proponuję, żeby mężczyzna poszedł, zrobił sobie paznokcie, żeby poszedł na manikir, że czasami trzyma w ręku długopis, trzyma telefon, ja robię zbliżenie, to wszystko widać. Lepiej się taka osoba czuje, ma większy komfort. To oczywiście zachęca go później również. Ja nie mówię o tym, bo są mężczyźni również i bardzo zadbani, ale to są te elementy, aspekty, które powodują, że ta osoba już wygląda bardzo dobrze. Sama przygotowana wygląda bardzo dobrze i dobrze się czuje. To jest ten element wizualny. Do tego trzeba dołożyć dobre tło, porozmawiać, rozluźnić atmosferę. Tak jak mówię, no, w tych zdjęciach biznesowych zawsze jest ta presja czasu, która tutaj nie sprzyja... Nie jest dobra dla zdjęć, natomiast fotograf ślubny, który żyje w ciągłym stresie i w ciągłym biegu i na wszystko brakuje mu czasu, jest bardziej przygotowany do tego. Więc może taką sesję zrobić lepiej i po prostu szybciej. Takim chyba trudnym zadaniem dla kogoś, kto nie ma doświadczenia do stawania przed obiektywem, jest przyjęcie odpowiedniej pozy. I z doświadczeń i własnych, i różnych innych ludzi, których miałem okazję fotografować, no bo ja też czasami robię zdjęcia na różnych targach i tak dalej, wiem, że to jest zawsze problem. Jak stanąć, co zrobić z rękami, jak, nie wiem, odwrócić głowę. Czy są jakieś takie triki, jakieś takie zasady, które pomagają się w tej sytuacji odnaleźć? Oczywiście, że są takie sposoby na to. Jest kilka takich... w zależności oczywiście od sylwetki. Każdy ma inną sylwetkę i każda sylwetka inaczej wygląda przed obiektywem. Fotografia lubi przestrzeń, fotografia lubi trójwymiarowość. Stąd poza taka na wprost, jak stoimy, nie jest dobra i nie jest korzystna. Ja to bardzo lubię i preferuję taką postawę, pozycję 3/4, czyli obracamy się lekko bokiem, minimalnie lekko bokiem. Głowa powinna być tak skierowana, żeby nie było widać jednego ucha, ale jedno i drugie oko ma być widoczne. I co bardzo ważne, często jest tak, jak ja widzę na innych zdjęciach, jak ze mną rozmawiają inni fotografowie, proszą tam o radę, że nos wystaje poza krawędź twarzy. Jest bardzo niekorzystne. Nos musi komponować się w całości twarzy. Wtedy wygląda to bardzo ładnie. Czyli taka sylwetka 3/4 dodaje to takiej plastyki przestrzenności na zdjęciu. Ręce są jak zwykle zawsze problemem i ja to się zawsze śmieję, że najlepiej to ręce poobcinać, wtedy nie stanowią problemu, ale te ręce są i trzeba coś z nimi zrobić. W zależności od rodzaju sesji, mężczyzna może sobie lekko ręce założyć oczywiście tak... Po napoleońsku. Po napoleońsku, na twardziele, jak ja to mówię, albo lekko włożyć w kieszeń. I teraz przy wkładaniu ręce w kieszeń, taka moja porada, podpowiedź, żeby nie wkładać tych rąk tak, żeby one wpadły głęboko, tylko kciuk wyjąć na zewnątrz, żeby ten kciuk ograniczał, wtedy to fajnie wygląda. Jak jest marynarka i koszula, dobrze, żeby tej koszuli kawałeczek wystawało tak na centymetr, też to elegancko wygląda. Ja często zdejmuję marynarkę, też robię takie zdjęcia bardziej oficjalne i mniej oficjalne, czyli ściągam marynarkę, nawet lekko proszę, żeby podwinąć rękawy i popuszczam trochę krawat, albo nawet ściągam czasami krawat i ona jest taka luźniejsza. Fajnie, jak jest jakaś biżuteria męska i tutaj skupię się trochę bardziej na mężczyznach, bo kobiety są tego może bardziej świadome. Fajny zegarek na ręku zawsze powoduje, że można coś wziąć w rękę. Niektórzy biorą komórkę, telefon, trzymają laptopa, jakąś aktówkę, długopis, bo wtedy te ręce są bardziej zajęte i te zdjęcia są po prostu lepsze i ciekawsze. A takie zdjęcie z komórką to nie jest trochę właśnie siara? No kiedyś było skóra, fura i komóra. Jest siara. Jeżeli nie ma na to czasu, no to trzeba zrobić kilka tych zdjęć i zobaczyć, jak to wygląda. Mówimy o zdjęciach biznesowych, czyli zawsze telefon komórkowy i laptop kojarzy się taki trochę... To takie atrybuty, tak. Takie atrybuty. Oczywiście odchodzi się teraz od tego. Tak jak mówię, ja też śledzę nowe trendy na świecie, oglądam strony
najlepszych fotografów, którzy się tym zajmują, szukam jakiejś sam inspiracji, sam jeżdżę na warsztaty, szkolę się, mimo że sam prowadzę warsztaty, to też jeżdżę na warsztaty, szkolę się u najlepszych fotografów. No i widziałem te zdjęcia, które mi się bardzo podobały, zainspirowały mnie do tego, żeby przenieść takie zdjęcia na zewnątrz, przy jakimś fajnym samolocie, ale to wymaga czasu, oczywiście zaangażowania też większej ekipy, większych środków finansowych i czasu. Ale to są naprawdę, myślę, że to będzie szło w tym kierunku, żeby tak te zdjęcia robić. No ja ostatnio miałem okazję się przekonać, bo byłem w Gdyni i zupełnie przypadkiem obok mojego hotelu była sesja fotograficzna, tam para, model i modelka jakieś ubrania prezentowali na sobie. Ekipa, która ich otaczała, to było 8 osób. Tak, to cały zespół. Tam oczywiście do takich bardziej zaangażowanych sesji no potrzebna jest wizażystka, stylistka, czy fryzjerka, czy fryzjer. Oczywiście tutaj nie twierdzę, że to musi być kobieta czy mężczyzna. No akurat w tej ekipie było 8 kobiet. No, kobiety częściej, mają oko częściej, jednak chyba częściej. No mają oko, a chociaż ja znam bardzo dobrych fryzjerów, mężczyzn, którzy tym się zajmują. Może wizażystę znam jednego, który robi bardzo doskonałe makijaże, robi, ale to jest jedna osoba, reszta to są kobiety. No jakby tak bardziej są to predysponowane może te zawody jednak dla kobiet tutaj. Co w sytuacji, jeżeli osoba, która pozuje do zdjęcia, ma jakiś taki fizyczny defekt? To się zdarza, ma jakąś, nie wiem, bliznę, czy na przykład, nie wiem, no, jakiegoś zeza, który nie wychodzi dobrze na zdjęciach. Jak sobie w takiej sytuacji można poradzić, żeby ta osoba, ona już czuje dyskomfort z tego powodu, że stoi przed obiektywem? Czy można to jakoś, nie wiem, maskować, ukrywać, czy to nie ma sensu? Oczywiście, że można. No tutaj Photoshop idzie nam w sukurs. Ja jestem przeciwnikiem takich rzeczy. Jeżeli ktoś ma bliznę, to jest jego element wyglądu. Jeżeli to nie jest jakaś rzecz, która, no nie wiem, zdarza mi się tak, że osoba dostanie, ma opryszczkę. Wyskoczy mu jakiś pryszcz na twarzy. To są takie rzeczy, które po tygodniu, dwóch same znikają. To takie rzeczy proponuję, żeby to potem pousuwać. Jeżeli da się to przemaskować przez wizażystkę, jeżeli ona to potrafi zamaskować, to jest okej. Jeżeli nie, to nie. Ja miałem taką sytuację, że miałem dziewczynę, która miała bliznę na całym policzku, spadła w czasie jazdy z konia i uderzyła się o zamek, który trzyma belka. Piękna dziewczyna, śliczna. I ona bardzo była tym skrępowana. No i wymyśliliśmy, jak to zrobić. No, zapuściła trochę włosy i z tej strony sobie, od strony tej blizny tymi włosami to przykryła. No i starałem się robić po prostu drugi profil, bo ona czuła ten dyskomfort. Robię wtedy te zdjęcia tak, żeby nie pokazywać tego na zdjęciu. No, pójdę do tej strony, że ktoś jest bez nosa, no to ciężko mu ten nos potem dołożyć. Ale jeżeli są to takie efekty, defekty, które można w jakiś sposób zamaskować, no to ja wtedy robię albo inny profil, albo inne trzy czwarte, albo jakieś takie ułożenia, które maskują to w jakiś sposób. Szukamy jakichś takich rozwiązań. Miałem kiedyś taką sytuację, że fotografowałem mężczyznę, on był prezesem bardzo znanej firmy w Warszawie i miał wrodzony defekt dłoni. Dłonie wyglądały, palce miał zrośnięte, no i to był problem, co z tym zrobić. No też szukaliśmy rozwiązań typu jakieś fajne rękawiczki, albo ręce wkładaliśmy w kieszeń, albo robiłem takie zdjęcia, że tego po prostu nie było widać, on się tego bardzo krępował. Jakby tego nie było widać na zdjęciach, no staram się zawsze, żeby nie wprowadzać tego dyskomfortu już. Też rozmawiam, że proszę się nie stresować, ja te zdjęcia zrobię w taki sposób, omawiam tą sesję, że spróbujemy to zrobić w taki sposób albo w taki, a robię tych zdjęć na tyle dużo, że potem wybieramy te ujęcia, które są po prostu no najlepsze. Ja ze swojego doświadczenia, no to powiem Ci, Marku, że często słyszę, że ktoś mówi, nie, ja to robię od razu docelowe zdjęcia, jedno i jest idealne. Ja nie wierzę w to, ja robię tyle lat zdjęcia, że tych trzeba naprawdę dużo zdjęć zrobić, żeby wybrać to jedno najfajniejsze. Tym bardziej, że na takiej sesji te pierwsze minuty to są takie na rozluźnienie, pierwsze minuty są na dobry kontakt. Ja jestem przekonany, to nie są moje słowa, ja to kiedyś wyczytałem, ale podpisuję się pod tym, że dobre zdjęcie portretowe zależy od relacji między osobą fotografowaną a fotografem. Ta relacja tu jest, ma ścisły związek z tym, co potem powstanie. Powiem Ci o takiej swojej historii, którą niedawno miałem ogromną przyjemność, ale również i duży stres. Fotografowałem dzieci niepełnosprawne z niespełnosprawnością umysłową i niepełnosprawnością fizyczną. Te dzieci przyjechały na wózkach, często w ogóle nie kontaktowały, co się do nich mówi. I robiliśmy zdjęcia do kalendarza charytatywnego. Mam nadzieję, że będzie niedługo, będziesz miał przyjemność zobaczyć ten kalendarz i te zdjęcia. I problem polegał na tym, że nie było kontaktu ani z tą osobą, a do tego były dodatkowo wprowadzone zwierzęta. Były psy, były konie, były
sokoły, były latające sowy i to trzeba było wszystko spiąć. Sytuacja teraz, kompletnie nie do opanowania. No nie do opanowania. Bardzo trudna i powiem ci, te dzieci były podtrzymywane przez dwie osoby, które leżały w trawie zamaskowane, żeby one chwilę pionu trzymały, bo one nie były w stanie pionu utrzymać. O rany. To są niekomfortowe sytuacje. Ja tam potrzebowałem dużo czasu, żeby te dzieci się ze mną oswoiły. I teraz ta relacja, mam nadzieję, wyszła tak fajna, że te zdjęcia, no, nie chcę tutaj się chwalić, bo nie o tym tutaj chodzi, ale ta dziewczyna, która to organizowała, ona zajmuje się rehabilitacją tych dzieci, to mówi, że te matki to płakały, jak zobaczyły te zdjęcia. One nigdy takich zdjęć swoich dzieci nie miały. I teraz do czego zmierzam? Że ta relacja między osobą fotografowaną a fotografem jest kluczem do fotografii portretowej. Bo tak jak powiedziałem, jak ktoś fotografuje sobie Koloseum, to nie potrzebuje mieć z tym Koloseum żadnej relacji. Ale tutaj, w tym przypadku, ta relacja jest niezmiernie ważna. Stąd też osoby, które wybierają sobie fotografa do zdjęć portretowych, to gdzie potrzeba pokazać swoją prawdziwą twarz na takim zdjęciu portretowym. Trzeba wydobyć tą prawdziwego siebie, ale w lepszej wersji, jeszcze lepszej niż na co dzień. Ja się często spotykam z czymś takim, że ktoś wchodzi mi na plan i mówi, tylko wie pan, ja jestem po prostu niefotogeniczny, niefotogeniczna. Ja źle wychodzę na zdjęciach. Ja mówię, no, ja się z tym nie zgodzę. Mogę się zgodzić z tym, że nigdy pan nie miał ładnych zdjęć, pani, nie mieliście państwo ładnych zdjęć, nikt wam nie zrobił ładnych zdjęć. Nie ma osób niefotogenicznych. Oczywiście są osoby, które obiektyw bardziej lubi, a są osoby, które muszą się bardziej przy tym obiektywem starać. Ale jestem przekonany, że każda osoba może wyjść dobrze na zdjęciu, jeżeli będzie do tego dobrze przygotowana. Taką żelazną zasadą przy fotografii portretowej jest to, żeby nie robić pewnych rzeczy. Nie można rozmawiać, nie można śpiewać, nie można rzucić gumy, nie można nic pić, nie można nic jeść. Wtedy mimika twarzy jest bardzo niekorzystna. A często osoby, które są w stresie, zaczynają rozmawiać. Cały czas mówią, usta się im nie zamykają, nie można zrobić im dobrego zdjęcia. Ja daję im się wygadać. Wtedy dobrze, mówię, proszę pani, proszę pana, teraz tak, mam do pani taką prośbę, do pana taką prośbę. Przez chwilę, jakbyście państwo nic nie mówili. Przez moment. I jakby ta relacja jest coraz bliższa i tak jak mówię, te 15 minut, pół godziny jest takie na rozruch, a dopiero potem zaczynamy robić tą już docelową sesję. Ja oczywiście mówię o tych wszystkich aspektach, żeby nie mówić, jak ktoś ma gumę, ja bardzo bym prosił, żeby tą gumę odłożyć gdzieś na bok, wypluć. Nie jest to korzystne. Wiesz, że osoba jak się denerwuje, zaczyna rzucić gumę, to jakby uspokaja je w ten sposób, ale zdjęcia tego nie akceptują w ogóle. A czy to jest tak, że dobry fotograf wszystko jedno czym, telefonem, nie wiem, starą smieną zrobi dobre zdjęcie, czy jednak sprzęt też ma ogromne znaczenie? No, jeszcze ja tutaj obalę ten mit, który mówi, że to nie aparat robi zdjęcia, bo to jednak aparat robi zdjęcia i telefon komórkowy nie jest aparatem fotograficznym. Nie po to te aparaty kosztują dużo więcej niż smartfony, które oczywiście, ja to mówię tak, że one nie robią zdjęć, tylko rejestrują obraz, a to jest zupełnie co innego. Ponieważ świadoma fotografia potrzebuje przynajmniej czterech elementów do ustawienia aparatu, żeby robić świadomie zdjęcia. Aparat komórkowy nie daje takich możliwości, umówmy się. Oczywiście wszystko zależy od tego, co fotografujemy i w jakich warunkach. Jeżeli fotografujemy w bardzo dobrym oświetleniu i nie są to jakieś zdjęcia, które muszą mieć wymiar trochę artystyczny, to i telefonem komórkowym, który ma w miarę dobry rejestrator, możemy zrobić fajne pamiątkowe zdjęcie. Jeżeli chcemy zrobić dobry portret, to niestety telefon komórkowy nam tutaj już nie da rady. Stąd aparaty fotograficzne, które są również różne typy tych aparatów, bo są aparaty kompaktowe, takie, które zabieramy sobie na wycieczki i do cioci na imieniny. I są aparaty teraz, te aparaty, które mnie zaczynają bardzo interesować, to jest taka druga grupa aparatów, od kilku lat ona weszła na rynek, to są aparaty, które wyglądają jak kompaktowe, ale mają wymienną optykę. Bezlusterkowce tak zwane. Bezlusterkowce. I one są, mają, jak dla mnie, niesamowitą przewagę, bo są bardziej dyskretne i są dużo lżejsze. Bo muszę ci powiedzieć, że mój sprzęt, zresztą miałeś okazję widzieć, jest bardzo ciężki. Jak ja pracuję 14 godzin na reportażu, to mnie bolą stawy, bolą mnie kości, boli mnie kręgosłup. Jestem po prostu mega fizycznie zmęczony. I teraz taki aparat, który byłby mniejszy gabarytowo i lżejszy, po prostu byłby dla mnie korzystniejszy. Ja się przyglądam tym aparatem. Nawet mam kilka takich, które mam na celowniku i jestem przekonany, że jestem bliski zakupu. Nie wiem, czy teraz jeszcze, bo kocham swoje aparaty. Ja mam profesjonalne aparaty lustrzanki,
z wymienną optyką. One są znakomite, ponieważ one sobie bardzo dobrze radzą w trudnych warunkach oświetleniowych. Ja jako reporter pracuję czasami, gdzie jest całkowicie ciemno, gdzie jest bardzo duża dynamika, robię sport, robię różne inne rzeczy, gdzie ta dynamika jest taka bardzo duża i potrzebuję aparat z najwyższej półki. Stąd tak mi się wydaje, zależy co fotografujemy. Jeżeli jedziemy na wycieczkę i potrzebujemy kilka pamiątkowych zdjęć, to nie musimy brać takich ciężkich lustrzanek i kupować za drogie pieniądze, za duże pieniądze po prostu mega dużo obiektywów i nosić ciężki plecak. No wystarczy mniejszy ten aparat i oczywiście najważniejsze to jest, żeby umieć ten aparat obsłużyć. Każdy aparat trzeba umieć obsłużyć. Co z tego, że ja czasami widuję ludzi, którzy kupują sobie naprawdę no świetny sprzęt, nie robią zdjęć. No nie robią zdjęć. No wstykają, wydaje im się, że jak wydali 20-30 tysięcy na sprzęt, no oni wyglądają może trochę lepiej, może to ich ego jakoś podnosi i czują się z tym lepiej, ale przede wszystkim to trzeba umieć ten sprzęt obsłużyć. To może być zwykły aparat kompaktowy, to może być bezlusterkowiec, ale jeżeli nie zaznajomimy się z obsługą, no to nic z tego nie będzie. Ja teraz byłem na wyjeździe we Włoszech, w Ligurii, i nie zabrałem ze sobą wcale aparatu lustrzanego, tylko zabrałem bezlusterkowca, który mam do testów i powiem Ci, świetnie się spisał. To są naprawdę bardzo dobre aparaty i zrobiłem, uważam, doskonałe zdjęcia. Lustrzanką bym tego nie zrobił. Lustrzanką bym zrobił takie same jak te. Natomiast tam było doskonałe światło. To tutaj jest ta przewaga. Że we Włoszech ja robiłem w takich porach dnia, kiedy było bardzo dobre światło, szukałem tego światła i stąd te zdjęcia są takie dobre. Gdybym miał tym bezlusterkowcem robić o zmroku dużą dynamikę, no to już nie wiem, czym sobie poradził, bo przyznam się szczerze, ja tego aparatu jeszcze nie znam na tyle, żeby wiedzieć, czy on ma taki szybki autofokus. W fotografii reporterskiej bardzo ważne jest, czy on ma szybki autofokus, jak szybko ostrzy, czy ten autofokus się nie myli, czyli czy on trafia w punkt, te zdjęcia są ostre. Oczywiście, czy mają tam te wszystkie takie te autofokusy śledzące, że jak ktoś tam się szybko przemieszcza. Nie chciałbym tutaj wchodzić tak głęboko, bo to już są bardziej zaawansowane systemy. Natomiast aparat, powiem tak, ma duże znaczenie do fotografii. Wspomniałeś wcześniej o Photoshopie i rzeczywiście nawet ludzie, którzy kompletnie nie mają nic wspólnego ani z grafiką komputerową, ani z fotografią, hasło Photoshop kojarzą. I chciałem o co innego zapytać. Chciałem zapytać o to, że kiedyś zdjęcia się wywoływało i było to naturalne, że trzeba zaczekać na zdjęcia, no bo jest pewien proces chemiczny, który trzeba przejść, wywołać film, zrobić odbitki i tak dalej. W tej chwili, jak fotograf robi zdjęcia, to one są w zasadzie widoczne od razu na wyświetlaczu. Już nawet gotowe są. I nawet gotowe czasami wręcz od razu do internetu. Tak, można wyjąć kartę, ale można wyjąć kartę, pójść do labu i wydrukować je. Właśnie, ale też na te zdjęcia bardzo często się czeka i czy jest jakiś taki proces właśnie, nie wiem, postprodukcji, czy jest jakieś takie oprogramowanie, które pomaga z tych zdjęć wydobyć więcej niż tak naprawdę na tym zdjęciu początkowo widać? Oczywiście zawsze stosuje się postprodukcję, przynajmniej fotografowie, którzy zawodowo się tym zajmują, nie wypuszczają takich zdjęć z aparatu. Ja często słyszę, że mówi do mnie mój klient, czy ja mógłbym dostać surowy materiał? No nie ma takiej opcji, ja surowego materiału nie oddaję. To tak jakby w dawnych czasach klient oddał niewywołaną kliszę. No nikt tego nie robi, trzeba wywołać tą kliszę, naświetlić papier, zobaczyć co tam wyszło, jak to wyszło, czy bardziej naświetlić, czy mniej naświetlić, przymaskować. Teraz to wszystko robi się w programach graficznych. Oczywiście ta obróbka może być mniej zaawansowana i bardziej zaawansowana. Ja jestem zwolennikiem robienia dobrych zdjęć od razu w aparacie, żeby ta ingerencja z zewnątrz programu była jak najmniejsza. Czyli staram się ustawić dobrze czas naświetlania, dobrą przysłonę dobrać, w zależności od tego, jaką głębię ostrości chcę uzyskać. Ustawiam prawidłowo balans bieli. No to w fotografii cyfrowej, to co różni, nie tylko, ale głównie to co różni fotografię cyfrową od tej analogowej jest to, że tutaj musimy ustawiać balans bieli, czyli poinformować aparat, w jakiej kolorystyce fotografujemy oświetleniowej, czyli jaki kolor ma światło, które oświetla nam temat. Jeżeli wejdziemy do kościoła, w którym są witraże, zapalane światła sodowe, jakieś LEDy, świece, to wszystko się tam miesza, miksuje, jest bardzo trudna kolorystyka do uzyskania poprawnych kolorów później na zdjęciu. I tutaj ta ingerencja jest potrzebna większa. Jeżeli robimy to na dworzu,
kiedy są, już nie chcę mówić o tym, że tak zwana złota godzina, popołudniowe piękne światło, no to te zdjęcia nie wymagają takiej dużej obróbki. Są piękne kolory, jest wszystko pięknie nasycone, są bardzo dobre kontrasty, kadrujemy i robimy. Ale ja zawsze swoje zdjęcia poddaję obróbce, czyli poprawiam kontrast, poprawiam kadr, jeżeli tak potrzeba, wyprostuję troszkę zdjęcie, bo czasami gdzieś tam ten kadr ucieknie, podbiję kolory, niektóre usunę, albo robię konwersję na fotografię monochromatyczną, najczęściej na czarno-białą. Kiedyś się robiło sepię, teraz to, że tak powiem, jest to już takie niezbyt modne, chociaż niektórzy lubią takie kolory. Ja lubię piękną fotografię czarno-białą. No, uważam, że zawiera w sobie te wszystkie aspekty światło-cienia, które są dla fotografii najpiękniejsze. Z kolorem... Kolor nie jest łatwo zrobić dobry. To tego, o tym jestem przekonany, ponieważ musi być bardzo duża spójność kolorystyczna. Robimy te kolory, bo one wnoszą też jakiś element pamiątkowy. Nie wiem, jak ktoś chce pokazać, że miał niebieską koszulę, no to potem jak ona jest czarno-biała, to ona wygląda już zupełnie inaczej. Ale ciężko robi się piękne zdjęcia, piękne fotografie kolorowe nie są takie łatwe do uzyskania. Natomiast fotografia czarno-biała jest taką fotografią szlachetną, którą ja bardzo lubię i część ze swoich zdjęć zawsze robię, część robię w kolorze, część robię czarno-białe. I teraz ja używam narzędzi profesjonalnych do obróbki zdjęć, ale ja korzystam z Lightrooma, powiem wprost. Mhm. Lightroom to jest takie narzędzie, które moim zdaniem ma bardzo duże możliwości, a nie jest takie trudne edycyjnie jak Photoshop. Bo w Photoshopie wchodzą takie elementy jak warstwy i maski, to też nie wszyscy są w stanie tak na początek złapać, o co chodzi. Chociaż to jest genialne narzędzie. Uważam, że nie chciałbym tu lokować produktu, ale to jest najlepsze narzędzie, jeżeli chodzi o edycję. Natomiast do takiej szybkiej obróbki uważam Lightroom jest bardzo dobry. Wiem, że niektórzy korzystają z Gimpa. Ja powiem szczerze, nie znam Gimpa, nigdy na nim nie pracowałem, ale wiem, że on ma też dużo takich narzędzi photoshopowych i też jest zupełnie niezłym narzędziem do takiej prostej, szybkiej obróbki. Trzeba temu zdjęciu trochę charakteru nadać. A czy takim sposobem na nadanie charakteru takim prostym nie są przypadkiem te różne filtry, które są w Instagrama wbudowane, czy w Facebooku? No są, tak. Nawet aparaty fotograficzne już mają takie filtry wbudowane. Większość aparatów w tej chwili ma możliwość edycyjną już na bazie jakby... Od razu na poziomie robienia zdjęcia. Od razu na poziomie robienia zdjęć. Niektórzy robią od razu zdjęcia czarno-białe. Ja nie jestem zwolennikiem i nie zachęcam nikogo do tego, ponieważ odwrócenie zdjęcia czarno-białego na kolor jest bardzo trudne, ale w drugą stronę jest to dużo łatwiej. Ja robię zdjęcia w RAW-ach. Zachęcam osoby, które mają takie możliwości, jeżeli te aparaty mają plik zapisu RAW, to on jest takim najlepszym do edycji później sposobem zapisu, bo to jest czysta informacja. Jeżeli ktoś się pomyli z kolorem, nie poda odpowiedniego balansu bieli, to tam może to wszystko jeszcze wyprostować. Jest dużo większa rozpiętość tonalna, można odzyskać szczegóły, które zostałyby utracone w JPEG-u. W jasnych partiach, w ciemnych partiach, no, daje dużo więcej możliwości edycyjnych, ale też ten RAW troszkę zjeżdża kontrast, zjeżdża to podbicie nasycenia, to wszystko trzeba tam później przywrócić. No ja korzystam z Lightrooma, nie chciałbym tutaj zachęcać jakby słuchaczy do tego, żeby korzystali, no nie chciałbym, żeby to było lokowanie produktu. Każdy musi sobie znaleźć swoje narzędzie, które będzie dla niego najwygodniejsze i najfajniejsze do takiej obróbki. Na koniec jeszcze jedna sprawa, media społecznościowe, bo tam się chyba najwięcej w tej chwili zdjęć udostępnia masowo. Facebook, Twitter... Tak, one żyją, te media właśnie, obrazkami. Żyją zdjęciami, żyją obrazkami, tak jest. No i nie mogę nie zapytać króla selfie, jak zrobić dobre selfie. No tak, teraz selfie jest, teraz się nawet, jeżeli robi się zdjęcia, to taka ciekawostka, którą ja ostatnio usłyszałem od moich klientów, że to już nie są selfie, tylko są friendsy chyba, tak, że jak się robi 2-3 osoby z przyjaciółmi, to już to nie jest selfie, tylko friendsy. Selfie to jak się samemu sobie robi. To taka, tak słyszałem. Zobaczymy. Wciągam to do mojego repertuaru słownictwa. Ale rzeczywiście, ja sobie robię selfie, bardzo lubię selfie. Uważam, że jako fotograf czasami też potrzebuję stanąć przed obiektywem i wtedy staję, robiąc sobie te zdjęcia sam. To jest fajny pomysł. Oczywiście te selfie też muszą być ciekawe. Muszą... Jak każde zdjęcie, na to selfie też trzeba mieć pomysł. Ono musi to zdjęcie coś przekazywać. Ja byłem jurorem w
Koszalinie był taki projekt Koszalin, selfie w Koszalinie i byłem jurorem i oglądałem te zdjęcia. No rzeczywiście wiele z tych zdjęć było bardzo, bardzo słabych, były jakieś przypadkowe. Selfie, jak każde zdjęcie, również potrzebuje mieć podmiot i orzeczenie, czyli temat główny i tło. Myślę, że to jest fajne. No, zawsze sobie warto takie selfie zrobić, umieszczając w tle fajne rzeczy. Ja teraz, jak byłem na tej wyprawie we Włoszech z żoną, też sobie porobiliśmy dużo takich selfie. Też trzeba się do tego przygotować, czyli ładnie wyglądać. Wszystkie te elementy fotografii muszą być zachowane. Muszą to być zdjęcia, moim zdaniem, radosne i takie nieoczekiwane. Ja jak wracałem teraz w samolocie, nie wiem, czy zauważyłeś, miałem ogromną przyjemność, siedziałem z Andrea Anastazim, naszym trenerem. Widziałem. Nie mogłem sobie z nim nie zrobić po prostu selfie. Wrzuciłem to od razu na Facebooka, zrobiło to tam fajną robotę, dostałem dużo fajnych komentarzy i myślę, że to jest fajne. Ja jestem za. Uważam, że to fajny pomysł. Okej. Okay. Ludzie, którzy chcieliby zobaczyć twoje selfie z Anastazim albo inne twoje zdjęcia, gdzie mogą cię znaleźć w internecie? W internecie mogą znaleźć mnie na mojej stronie internetowej, do której zachęcam, www.fotogrupa.pl, ale najczęściej, najszybciej kontakt ze mną jest przez Facebooka jako Sławomir Panek. Można mnie odnaleźć jako fotograf, bądź też przez naszego fanpage'a. Jak się wpisze w wyszukiwarkę Fotogrupa, to na pewno wyskoczy. Okej, okay, super. Wielkie dzięki. Dziękuję ci, Marko. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś do tego podcastu. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. I to już koniec tej rozmowy. Bardzo dziękuję Sławkowi za podzielenie się jego przebogatą wiedzą i wszystkimi anegdotami związanymi z jego fotograficzną pracą. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zrobisz sobie jakieś zdjęcia albo będziesz pozował do zdjęcia i wykorzystasz te rady Sławka, będziesz chciał podzielić się tym zdjęciem z nami, to śmiało facebook.com/malawielkafirma to jest adres naszego fanpage'a. Można tam efekty wrzucić takich sesji udanych, mam nadzieję, trzymam kciuki. Natomiast niezależnie od tego, czy będziesz, czy nie będziesz pozował, czy pozowała do zdjęć, bardzo proszę, zostaw recenzję w iTunes. Napisz, co sądzisz o podcaście Mała Wielka Firma, co twoim zdaniem w tym podcaście jest dobrego, a co jest takiego, co jeszcze można poprawić. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Jeżeli słuchasz tego podcastu w jakiejś aplikacji, czy to w aplikacji na iPhone'ie, czy w Stitcherze, czy jeszcze gdzieś indziej, zajrzyj na stronę maławielkafirma.pl/zdjęcia/biznesowe. Tam znajdziesz kilka dodatkowych rad od bardzo dobrego, bardzo znanego nowojorskiego fotografa, który zajmuje się portretowaniem aktorów i ludzi biznesu. Mam nadzieję, że jeżeli zainteresował Cię ten odcinek, to te dodatkowe porady też z całą pewnością Ci się przydadzą. To już naprawdę wszystko. Bardzo dziękuję. Marek Jankowski. Do następnego razu.